Cześć, dziś będzie film o masakrze w Teksasie. Zwykle takich filmów nie robię, ale po pierwsze internet huczy, po drugie dostaję od Was cały czas pytania dotyczące tej sprawy, więc stwierdziłem, że czas na taki film, więc zapraszam. Samej akcji z Teksasu nie omówię dokładnie, ponieważ, jak to zwykle bywa, gdy są jakieś informacje podawane przez media, jakieś filmy z akcji policyjnych, zwykle te informacje nie są do końca prawdziwe. Często wzajemnie się wykluczają, filmy są pocięte pod odpowiednią retorykę, więc trudno się to wszystko, powiedzmy, tłumaczy czy omawia. Do tego nie byłem na miejscu, więc nie wiem, co wiedzieli, co widzieli, co czuli, co myśleli policjanci, jakie mieli dane na temat tego, co się dzieje w szkole czy tam dookoła, więc nie będę tego komentował. Nie chcę też tutaj, żebyście myśleli, że kogoś bronię, że bronię tych gliniarzy, bo tak nie jest. Po prostu to jest mój komentarz do tego, co tam się chyba wydarzyło, bo tego nie wiemy. Poznamy to wszystko dokładniej, jak się zakończy śledztwo za kilka miesięcy i wtedy będzie czas na ocenę, na jakieś głębsze może omówienie, jeśli w ogóle coś w tym stylu zrobię. Dobra, po kolei. Tego typu sytuacje są trudne do komentowania z dwóch powodów. Pierwszy już powiedziałem, czyli z powodu mediów, które zwykle, no oczywistym jest, że podają rzeczy sensacyjne, rzeczy, które się mają sprzedać, które mają przyciągnąć widzów, które mają sprawić, że będzie większa oglądalność danych informacji, danych wiadomości, danego kanału, czy będzie więcej czytelników danej gazety, czy jakiegoś tam magazynu. Więc oczywistym jest, że oni będą podawali nie do końca prawdę, a sensację. Tym razem niestety w ten ton wpisał się również DPS, czyli Department of Public Safety, podczas jednych z pierwszych konferencji. Gliniarz, który tam opowiadał różne rzeczy, no mijał się trochę z prawdą, podawał rzeczy, które były niesprawdzone. Niestety policjanci, którzy robili tą konferencję prasową, później się z tego tłumaczyli, zmieniali jakieś tam informacje, bo mieli nowe, zmieniali nawet czas trwania całej akcji, bo też okazało się, że był inny niż na początku myśleli, co z kolei spowodowało, że w mediach pojawiły się informacje, że policjanci próbują się wybielić. No nie próbowali nikogo wybielić, po prostu prostowali głupoty, które palili na początku, albo jakieś niesprawdzone informacje, które palili na początku, no i wyszło to, co wyszło. Z drugiej strony trzeba na to patrzeć z perspektywy procedur, jakie gliniarze muszą zachować. I na tym chcę się tutaj skupić, ponieważ procedury są różne w stosunku do akcji typu aktywny strzelec, a różne w stosunku do akcji pod tytułem zabarykadowany przestępca. W USA od wielu lat szkolimy się zarówno, jeżeli chodzi o, powiedzmy, akcje typu aktywny strzelec, jak i o akcje typu zabarykadowany przestępca. Gliniarze powinni to wiedzieć, powinni mieć to w jednym palcu. Oczywiście te doktryny, te procedury zmieniają się z czasem. Zmieniają się tak samo, jak zmienia się, powiedzmy, działanie przestępców. W latach 90. policjanci przyjeżdżali na akcje typu aktywny strzelec i czekali na zewnątrz, na dowództwo, czekali na oddziały SWAT czy inne grupy wyspecjalizowane w wchodzeniu do budynków. Czekali na jakieś tam, powiedzmy, dowódców, na jakiś plan, który był tworzony i dopiero później ten plan był realizowany. Oczywiście to wszystko trwało często godzinami i takim najgorszym przypadkiem takiego właśnie podejścia do tematu była masakra w szkole w Columbine, która wszystko zmieniła w USA, ponieważ od tamtej pory zmieniły się szkolenia, zmieniło się podejście, zmieniono to w ten sposób, że od Columbine już nie czekało się na przyjazd całej kawalerii, czekało się tylko na przyjazd jednego lub dwóch kolegów i wtedy taką grupą dwu- czy trzyosobową wchodziło się do budynku. No to też się okazało błędne, ponieważ o ile w dużych miastach, no wiadomo, policjantów jest wielu, jest ich więcej w danym miejscu, natomiast w małych hrabstwach, gdzieś tam na wsi, często na przyjazd drugiego, trzeciego kolegi czeka się 15, 20, czasem pół godziny, a w tym czasie no, w szkole dalej była masakra. Więc zmieniono ten system i metody działania na takie, że po prostu pierwszy gliniarz, który przyjeżdża na miejsce, od razu wchodzi, kolejny znowu wchodzi. Staramy się zapobiec dalszemu rozlewowi krwi. I to nie jest tak, że gliniarze w Teksasie czekali na jakieś tam nie wiadomo co. Pamiętacie, to jest małe miasteczko. Pamiętam 16 tysięcy ludzi, więc gliniarze no znają wszystkich, prawda? Jest szansa, że wielu z tych gliniarzy miało w środku w tej szkole dzieci, że miało w tej szkole żony nauczycielki, że miało znajomych, dzieci. Więc to nie jest tak, że w szkole były jakieś tam bezimienne, prawda, nieznane nam osoby. Nie, to jest bardzo mała społeczność, więc oni tam się znali i na pewno to było ciężkie dla nich, żeby zostać na zewnątrz. Dlaczego zostali? No bo sytuacja z aktywnym strzelcem zmienia się w sytuację zabarkadowanego przestępcy w chwili, kiedy ten aktywny strzelec przestaje strzelać i zabarykadowuje się w jakimś pomieszczeniu. Czy to gdzieś tam w szkole, w klasie lekcyjnej, czy w jakimś innym miejscu, w biurze, czy gdzieś. W tym momencie, jeżeli on wewnątrz tego pomieszczenia nie morduje, no to już nie jest aktywnym strzelcem, jest zabarykadowanym przestępcą. I tutaj na podstawie doświadczeń powstała kolejna doktryna, kolejny sposób działania. Jeżeli następuje forsowanie drzwi, taki zabarykowany przestępca prawdopodobnie zacznie rozstrzeliwać zakładników. Więc to wejście musi być dynamiczne, często wręcz z wysadzeniem tych drzwi. Musi to być zrobione profesjonalnie i szybko. I do tego zwykli policjanci nie są szkoleni. Dlatego w takich przypadkach czeka się na SWAT, na negocjatorów, bo często taki zabarykowany przestępca chce negocjować. Więc prawdopodobnie policjanci w Teksasie myśleli, że skoro gość już nie strzela, jest za drzwiami zamkniętymi, no to sytuacja jest taka, jaka była, czyli zabarykadowany przestępca. Więc zrobili teoretycznie, jeśli tak właśnie było, zrobili dobrą decyzję. Wezwali SWAT i ten SWAT wtedy wchodzi razem z drzwiami na szybko i eliminuje zagrożenie. A jeszcze jedna sprawa. Ta zmiana tego systemu podczas aktywnego strzelca z jakiejś tam grupy trzyosobowej, czteroosobowej w grupę jednoosobową wynikała z tego, że z doświadczenia wynika, że aktywni strzelcy nie podejmują walki z policją. W momencie, kiedy w ich kierunku padają strzały, oni albo się natychmiast poddają, albo popełniają samobójstwo. I z tego też między innymi powodu no, zmieniono taktykę na taką, że pierwszy gliniarz wchodzi do akcji, szuka tego strzelca i go eliminuje lub próbuje eliminować z dalszej walki. Więc nikogo nie bronię, nie krytykuję, nie pochwalam. Po prostu mam nadzieję, że dość jasno przedstawiłem Wam różnicę między aktywnym strzelcem, zabarykadowanym przestępcą i dlaczego dokonuje się takich, a nie innych wyborów i jak wygląda taka reakcja policji. Zachodzi mi słońce, więc jeszcze mam dosłownie chwilkę. Powiem Wam, wygląda u nas takie szkolenie. My szkolimy się raz w roku w akcjach typu aktywny strzelec. Szkolimy wszystkich kolegów w naszym departamencie, w naszym biurze szeryfa. To szkolenie prowadzi SWAT. Trwa ono kilka dni. Mamy do dyspozycji szkołę, bo to robimy w czasie wakacji, więc w szkole SWAT gra tych złych. Przyprowadzamy swoje dzieci jako aktorów, które mają też podawać dodatkowy chaos w szkole i każdy z naszych kolegów z patrolu musi przejść takie szkolenie. Podobnie koledzy z aresztu też takie szkolenie przychodzą, bo gdy przyjdzie wezwanie do aktywnego strzelca, to wszyscy musimy na nie odpowiedzieć. Dobra, kończy mi się słońce. Mam nadzieję, że film Wam odpowiedział na część Waszych pytań. Jeśli macie dodatkowe, walcie śmiało w komentarzach. Jak zwykle dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka w górę, łapka w dół, jak się podobało. Subskrybujcie kanał, dzielcie się tym kanałem i tym filmem. I tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!